Och, Kajtusiu, wejdź do domu, całkiem przemokłeś. Ja lubię deszcz, mamo. Wskoczyłem do wszystkich kałuży. Zimno mi. Trzeba zdjąć te przemoczone ubrania i włożyć ci suche. Całe szczęście, że nie masz gorączki. Ale w gardle coś mnie drapie, mamo. To boli. Może trzeba ci dać jakieś lekarstwo na to bolące gardło. Ale ja nie chcę. Ja nie lubię lekarstw. Masz, spróbuj. Ma smak winogron. Kajtusiu, po tym lekarstwie gardło nie będzie bolało. Proszę, spróbuj. Au, to boli, mamo. Kajtuś nie chciał brać lekarstwa. Nie chciał jednak, żeby go bolało gardło. Już, wcale nie było takie złe. A teraz pójdziesz prosto do łóżka i porządnie się wyśpisz, dobrze? Następnego ranka Kajtuś nie tylko dalej czuł drapanie w gardle, ale wcale nie mógł mówić. Mamo! Kajtuś, już czas wstawać. Mamo! Ojej, chrypisz tak, jakbyś miał żabę w gardle. Nie masz tam żaby, ale wydajesz takie odgłosy. Nie jesteś rozpalony, ale wczorajszy ból gardła przeszedł w zapalenie krtani. Zanim nie odzyskasz głosu, nie wolno ci nawet pisnąć, rozumiesz? Tak trzeba, żeby gardło wydobrzało. A tymczasem zrobię ci śniadanie, dobrze? Kajtusiu, co mam ci zrobić na śniadanie? Możesz zjeść wszystko, co chcesz. Masz ochotę na naleśniki? Albo na tosty? Płatki zbożowe? Kajtuś nie wiedział, jak powiedzieć tacie, że chciałby dostać coś ciepłego, co nie drapałoby go w gardło. Już wiem. Zagramy w kalambury i pokażesz mi, na co masz ochotę, dobrze? Więc co chcesz zjeść? Gra! Gra! Jej! Lodówka? To jest coś, co leży w lodówce? Jajka. Rozbijasz jajka. A teraz mieszasz jajka. Chodzi o jajecznicę? Jaja! Ja też! Przez cały dzień Kajtuś bawił się w szarady i nie musiał mówić. Kiedy Kajtuś obudził się następnego ranka, czuł się dużo lepiej. Gardło już go nie bolało. O, gabciu! Gabciu! Dzień dobry, Kajtusiu. Z twoim gardłem jest już lepiej? Mamo, ja już mogę mówić. To świetnie. Więc ta chrypiąca żaba już uciekła. Kum, kum. Chodź, Kajtusiu. Mama chciałaby zacząć robić obiad. Na działce, przy której stał właśnie Kajtuś, miał zostać wybudowany nowy dom. Kwiatuszek, może zaniosę go mamie? To świetny pomysł, kochanie. Na pewno się ucieszy. Mamusiu, to dla ciebie! Kajtuś zerwał go na tej pustej działce obok nas. Dziękuję, kochanie. Jest przepiękny. Pan Krawczyk mówił, że tę działkę sprzedano i że rusza tam dzisiaj budowa. Naprawdę? Czyli wiesz, co tam się pojawi, Kajtusiu? Koparka! Pójdziemy zobaczyć, jak pracuje. Tak! Przyjedzie. Po obiedzie zobaczymy, czy już jest. A wiesz, że tam będzie się budował nowy dom? Dla naszych nowych sąsiadów. Ale duża, prawda? Kajtuś patrzył z zachwytem, jak koparka kopała dziurę. A potem nie mógł się doczekać, kiedy znowu pójdzie na budowę. Pip, pip! Uwaga, wycofuję się. Chodź, Kajtusiu, idziemy na spacer. Do parku. A czy możemy pójść zobaczyć koparkę? No pewnie, czemu nie? Przecież chodzimy tam codziennie. Dni mijały, a Kajtuś ciągle widział na budowie coś innego. Koparki, betoniarki, pracujących ciężko robotników. I nawet zapomniał, że będą tu mieszkać nowi sąsiedzi. Aż pewnego dnia zobaczył, że właśnie się wprowadzają. Mamusiu! Będą tu mieszkać nowi ludzie.
Chyba widziałem kogoś w oknie. Myślisz, że ten chłopiec będzie chciał się ze mną bawić? Jaki chłopiec, kochanie? Ten, którego widziałem w oknie nowego domu. Nie widziałam tam żadnego chłopca. Chyba powinniśmy się przedstawić sąsiadom. Dzień dobry. Pomyślałam, że wpadniemy i przedstawimy się. Upiekliśmy wam ciasto. Wspaniale. Bardzo dziękuję. Moi synkowie są na podwórku. Ucieszą się, że przyszedłeś. Kajtuś uwielbiał poznawać nowych kolegów, ale kiedy zobaczył chłopca, poczuł, że trochę się wstydzi. Cześć! Przyszedłeś do nas z mamą. Jestem Franek. Jak masz na imię? Kajtuś. Umiesz tak rzucać kamieniem? Hej, Franek! Wiesz, że nie możesz tak robić! Powiem mamie! Mamo! To mój brat bliźniak Janek. Jest skarżypytą. Zobacz, mamusiu, dwóch takich samych chłopców. Janek, pochuśtamy się? Jestem Franek. Janek jest tam. Przepraszam. Nie ma za co. Wszystkim się myli. Chodź! Obudź się, Gabciu. Widziałeś już mój latawiec? Idę z nim zaraz do parku, wiesz? Kajtusiu, dokąd się wybierasz? Mamo, ubierz się! Obiecałaś, że rano będziemy puszczać mój latawiec. Pamiętasz? Niestety dzisiaj nie pójdziemy do parku. Mówią, że będzie padać cały dzień. Cały dzień? O! Kajtuś był szczerze zawiedziony. Myślał, że wypróbuje w parku swój latawiec. Co się stało? Nie mam dzisiaj co robić. Możesz pobawić się z różą. Nie będę się bawić z różyczką. Hej, wiem, co możesz zrobić. Możesz zaprosić do nas jakiegoś kolegę. Leosia! Halo? Czy jest tam gdzieś może Leoś? Aha, dziękuję. Do widzenia. Nie ma go w domu. Kajtusiowi było smutno. Dalej nie miał co ze sobą zrobić. Kajtusiu, z twoją wyobraźnią na pewno nie będziesz się dzisiaj nudził. Gdzie jest moja różyczka? Schowała się gdzieś? Kajtuś! To jest mój rysunek! Kajtusiu, róża go tylko oglądała. Statek! Zabawa mamy z różą i rysunek statku podpowiedziały Kajtusiowi, co mógłby robić. No dobrze, różo. Masz go w prezencie. Wiesz już, co będziesz robił? Aha! To dziwne. Przecież obrus był tu przed chwilą. Kajtusiu! Kajtuś budował swój statek piracki. Chciał być kapitanem, który przemierza morza wszerz i wzdłuż. Hej! Gabciu, zepsułeś mój statek! Kacyk! Różo, nie! To moje! Ej, zostaw to! A co się tutaj dzieje? Proszę natychmiast przestać. Ale to jest przecież mój żagiel. Musicie być grzeczni, jeśli chcecie się tutaj bawić. Czy to jasne? Różo! Ale to jest moja gra! No. Hej!
mnie. Jestem rybą płynącą przez morze. Kajtuś bardzo lubił popisywać się przed siostrą. Uwielbiał, jak Róża się z niego śmiała. Hej, mam pomysł. Wiem, co może udawać rybę. Fajnie wymyśliłem, prawda? Ryba! Na horyzoncie! Chcę zjeść naszą rybę! Lekin! Jesteśmy bezpieczni. Potrzebujemy tylko trochę drewna. Kotlipka! Musimy dopłynąć do brzegu i wybudować łódkę. Łódkę! Łódkę! Kajtusiu, a co ty robisz? Płynę do brzegu! Róża i ja musimy zbudować łódkę, bo rekin Gabcio chce nas zjeść. Nie widzę tutaj żadnego rekina. Pewnie się schował. Weź, może przez lunetę go wypatrzysz. Kajtuś wiedział, że trzeba działać szybciej. Nie mógł siostry narażać dłużej na niebezpieczeństwo. Różo! Ciągle jesteś w wodzie! Musimy zbudować tę łódź. Teraz będziemy widzieć wszystko jak na dłoni. Zobacz, Różo! Wyspa! Pewnie są tam piraci. Piraci? I pewnie porwali naszego kotorekina. Pirat na horyzoncie! Tatuś! Szybko! Zaraz nas złapie! Ratuj się, kto może! Ojja, niezwyciężony pirat! Co tutaj pływa? Opuszczona łódka! Chyba wejdę na pokład. O nie! Nakryliście mnie! Poddaję się! No dobra, panie piracie. Gdzie jest kotorekin? Nie wiem. Pora na obiad, kochani. A czy możemy zrobić piknik na mojej łódce? Twoja łódka by nas wszystkich nie pomieściła. Kajtuś wiedział, co zrobić. Skoro łódka była za mała, to trzeba ją było po prostu powiększyć. Mamusiu, czy mogę wziąć ten kocyk z szafy? Gabciu, tu jesteś! Dobrze. Skoro pada deszcz, to zrobimy dzisiaj piknik w twojej łódce. Tu się połóż, Gabciu. Z tończykiem. I tak ten deszczowy dzień zakończył się piknikiem na morzu. A przecież miał być taki ponury i nudny. Kajtuś kolorował traktor czerwoną kredką najstaranniej, jak tylko potrafił. Uśmiechnij się. Znalazłem na strychu stary aparat i pomyślałem, że zrobię ci zdjęcie. Chcę je zobaczyć. O, fotografia pojawi się za minutę. Jeśli dotkniesz papier, zdjęcie się rozmaże. Kajtuś nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Fotografia pojawiała się na jego oczach. Prawdziwa magia. Ojej! Mogę spróbować? Oczywiście, że tak. Proszę. Patrzysz przez to małe okienko i widzisz to, co aparat. Kiedy chcesz zrobić zdjęcie, naciskasz guziczek. Dobrze. To wszystko. Co chcemy pokazać na zdjęciu? Gabcia! Gabciu, stój! Dobrze, kotku, uśmiechnij się. Hej! Gabcio nie pozował cierpliwie do zdjęcia, ale Kajtuś bardzo chciał zobaczyć, jak wyjdzie jego pierwsza fotografia. Nic nie szkodzi, Kajtusiu. Nie jest łatwo sfotografować kota. Poszukaj kogoś, kto nie będzie się ruszał. Poczekaj chwilę, pomogę ci zrobić dobre zdjęcie. Ale Kajtuś chciał zrobić zdjęcie sam i wydawało mu się, że ma idealną osobę do sfotografowania. Róża spała w łóżeczku, więc Kajtuś pomyślał, że na pewno nie będzie się ruszać. O!
Nie, nie, Różo, już dobrze. Kajtuś poczuł zniechęcenie. Ani jedno zdjęcie nie wyszło dobrze. O, nic mi nie wychodzi, tato. A może zrobisz zdjęcie mnie? Dobrze. Trzymaj aparat nieruchomo i pamiętaj, paluszki nie dotykają obiektywu. Kajtuś był bardzo dumny z tej fotografii, bo wyszła doskonale. Wiesz co? Sławni fotografowie mają asystentów. Pomagają im w tym, żeby robili lepsze zdjęcia. Może ja będę twoim asystentem? Moje drogie panie, czy możemy zrobić wam zdjęcie? Ależ oczywiście. Uśmiech proszę. Już! Kajtusia rozpierała duma. Bardzo polubił robienie zdjęć. Tym razem się udało. Oczywiście, że tak. To są śliczne zdjęcia, Kajtusiu, ale brakuje ci jeszcze jednego. Kajtuś miał już zdjęcia każdego członka rodziny z osobna. Ale tata uważał, że byłoby dobrze zrobić wspólne zdjęcie całej rodzinie. Teraz wszyscy się uśmiechają. Już! Mama Kajtusia gotowała swoje popisowe danie, ponieważ spodziewała się gości. O nie, to nie powinno mieć grudek. Co robisz, mamusiu? Gotuję kolację dla naszych gości. To ja będę z tobą gotował. Chciałem ci tylko pomóc. Kajtusiu, muszę się teraz skupić. Będę nieść gorący garnek. Pozwól mi też coś zrobić. No dobrze, wiem, w czym możesz pomóc. Umyjesz sałatę, a ja zajmę się odcydzaniem. Tak! Kajtuś cieszył się, że będzie pomagał mamie. Chciał jej pokazać, że jest już dużym chłopcem. Dobrze myję, prawda, mamusiu? Rozerwij ją teraz na części i wysusz, dobrze? Masz, kochanie, to na pewno ci pomoże. Gdy tym pokręcisz, to sałata będzie sucha. Jak tam twój suflet, kochanie? Powiedzmy, że dobrze. Ja też gotuję. Właśnie widzę. A może zajmiesz się chwilę Różą, a mama dokończy gotowanie sama? Rozłożę wam kocyk. Zostańcie tu i pobawcie się, dobrze? Cześć, Kajtusiu. Co porabiasz? Pomagałem mamie w gotowaniu, ale teraz muszę się zajmować Różą. Uwielbiam gotować. Może pobawimy się w kucharzy? Pewnie. Upieczmy moją pizzę. Twoją pizzę? No dobrze. W takim razie musimy znaleźć na nią składniki. Chyba mam pomysł. Do pizzy potrzebny jest ser. I kiełbaska. Te kamienie mogą być kiełbaską. A teraz do piekarnika. Chcę jeść. Za chwilę. Pizza nie jest gotowa, Różyczko. Prawda? Musimy jeszcze zrobić sałatkę. Użyjmy do tego liści. Najpierw musimy umyć sałatę. Tak, masz rację. Szykuje się pyszny obiadek. Odejdź stąd, Gabciu, bo się poparzysz. Gabciu! Zaczekaj! Zobacz, Saro, to może być nasz deser. Mamusiu, widziałaś? Zrobiliśmy dla ciebie ciasto. Wygląda wspaniale. Dziękuję. I zerwaliśmy też dla pani kwiaty. Są przepiękne. Zaraz je włożę do wazonu. Goście przyszli. Już otwieram. Co teraz, mamusiu? Od samego rana Kajtuś pomagał zrobić mamie jego ulubione naleśniki.
Musimy dodać jajko. Mogę to zrobić ja? Nie widzę tu żadnego. Ojej, jajka się skończyły. Bez nich nie zrobimy naleśników. A to pech. Kajtuś już dawno chciał je zjeść. Nie będzie naleśników? Naleśniki! Trzeba kupić jajka, tato. Dobrze, Kajtusiu. Pobiegnę do sklepu i kupię cały tuzin. Skoro na razie potrzebne jest jedno, to mógłby się pożyczyć od pana Krawczyka. Pójdziesz zapytać, czy ma? Dzień dobry, Kajtusiu. Może pan pożyczyć jajko? Pewnie. Proszę, jest świeże i wiejskie. Kajtuś nigdy wcześniej nie widział takiego jajka. Byłeś kiedyś na wsi, Kajtusiu? A chciałbyś pojechać? Tak! Ten dzień dla Kajtusia zapowiadał się wspaniale. Nie dość, że zje swoje pyszne naleśniki, to jeszcze być może pojedzie na wieś. To bardzo miłe, że chce pan zabrać Kajtusia do pana siostry. Żaden problem. Ona się bardzo ucieszy, że taki szkrab chce jej pomóc. Skończyłeś jeść, kochanie? Musicie zaraz jechać. Skończyłem. Więc jesteś gotowy na podróż, rolniku? Tutaj mieszkałem, jak miałem tyle lat, co ty. Kajtuś nie mógł sobie wyobrazić, że pan Krawczyk mógł być kiedyś dzieckiem. Cześć, siostrzyczko. Wreszcie jesteś. A kto tutaj stoi? Mój sąsiad Kajtuś. Przyjechał pomóc. Chce być rolnikiem przez jeden dzień. O, bardzo miło pana poznać. Jestem starszą siostrą pana Krawczyka. Nino, ubrudziłaś mnie przez przypadek mąką. Przecież piekę twoją ulubioną szarlotkę. Liczę, że mi potowarzyszysz. Właśnie tak? Daj więcej mąki do ciasta, a mniej na buzię. I co teraz? Potrzebujemy jabłek do farszu. Mogę je przynieść. A gdzie są? Pokażę ci, Kajtusiu. Chodź za mną. Żeby dosięgnąć jabłka, Kajtuś musiał zebrać w sobie wszystkie swoje siły. Wskakuj na barana. W górze było tyle pięknych owoców, że Kajtuś nie wiedział, od którego zacząć. Może zerwij to. Ale z pomocą pana Krawczyka udało mu się zerwać najlepsze jabłka. Dobrze robię? Pewnie, że tak. Kajtuś chciał jak najszybciej spróbować ciasta. Kiedy ono będzie gotowe? Musisz jeszcze trochę poczekać. Pójdziesz ze mną odwiedzić kury, zanim się upiecze? Chyba nigdy wcześniej nie karmiłeś kur, prawda? Czasami karmię mojego kotka Gabcia. Więc na pewno wiesz, na czym to polega. Kury chciały Kajtusiowi wyrwać jedzenie i bardzo go wystraszyły. Gabcio chyba nie jest aż taki natarczywy, prawda? Musisz mówić tak. Sio! 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 Hej, wracaj! Kajtuś zaczął gonić kurę, ale kura była szybsza. O, tutaj jest! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Jajko zjawiło się znikąd. Skąd to
ono się tu wzięło? Ta kura je zniosła. Właśnie stąd biorą się jajka. Jak byłem mały, to uwielbiałem tu przychodzić. Dlaczego? Bo bardzo lubiłem tę huśtawkę. Wskakuj szybko. Wyżej! Wyżej! Chyba chcę jeszcze raz. Kajtuś przestraszył się tego wiejskiego kota. Gabcio nigdy tak na niego nie prychał. Nic ci nie zrobi. Ona się boi ciebie bardziej niż ty jej. Co to? No widzisz, po prostu broniła swoich dzieci. Jak będziemy cicho, to może uda nam się im trochę przyjrzeć. Kajtuś jeszcze nigdy nie obserwował tak maleńkich kotów. Mógłby się im przyglądać bez końca. Kochani, gdzie jesteście? Musimy wracać. Poczuł, że bardzo je polubił i nie chciał ich opuszczać. Czy mógłbym jednego zatrzymać, proszę pana? Jest jeszcze zbyt mały, cały czas musi być przy mamie. A na ciebie czeka przecież Gabcio w domu. Chodź, zjemy trochę ciasta. To była najlepsza szarlotka w życiu Kajtusia i zrobiona własnoręcznie. Jesteście? Jak było na wsi? Kajtuś spisał się na medal. Nakarmił kury, pozrywał jabłka i zrobił swoją szarlotkę. I trzymałem na rękach małego kotka. Świeże wiejskie jajka, jak miło. A wiesz, że te jajka zniosła kura? To był piękny zimowy dzień, kiedy Kajtuś z całą rodziną poszedł na narty. Na niebie nie było żadnej chmurki, a z ust wydobywała się para. Chcesz pozjeżdżać na nartach? Kajtuś się trochę bał, bo nigdy wcześniej tego nie robił. Narty, narty, narty! My, córeczko, poszukamy gorącej czekolady. Najpierw musimy założyć kask. Czemu to trzeba zrobić? Z tych samych powodów, co na rowerze. Chronimy twoją głowę. Te buty są za ciężkie, mamusiu. Wiem, kochanie, nie będziemy w nich chodzić. Przypniesz je do nart. Ale jak? Tak jak ja. Zobacz tam. Sara! Kajtuś od razu chciał zapiąć narty, kiedy zobaczył na nich Sarę. Zaczekaj na mnie! My będziemy pili gorącą czekoladę, a na nich popatrzymy przez okno. Ja się boję, mamo. Tam jest za wysoko. Kajtuś nie chciał jechać wyciągiem. Obawiał się, że upadnie. Ale żeby zjechać w dół, trzeba wjechać na górę. Obiecuję, że będę cię trzymać. Widzisz, Kajtusiu? Czasem trzeba się odważyć. Tu jest za wysoko. Tak, ale będziesz przywiązany do mnie. O, cześć, Kajtusiu. Mamo, ja też chcę jeździć tak jak Sara. Ona jeździ pługiem. Musisz do tego połączyć czubki swoich nart. Tak jak teraz? Tak, ale musisz też ugiąć kolana, tak jak ja. Nie przejmuj się, Kajtusiu. Wszyscy upadają, gdy zaczynają jeździć. Wstawaj, spróbuj jeszcze raz. Musisz ułożyć swoje narty w trójkąt. Kajtuś chciał pokazać Sarze, że przecież radzi sobie bardzo dobrze. Nie lubię już nart, mamusiu. Ale zobacz, już prawie zjechałeś na dół. Kajtuś był z siebie bardzo dumny. Może i upadł parę razy, ale zawsze się podnosił i próbował dalej. Trochę zimno. Idę się napić gorącej czekolady. Ja też. Róża już nie może się doczekać, kiedy będzie jeździć na nartach. Chciałabym teraz z wami wszystkimi zjechać ze stoku. Wiem, jak możemy to zrobić.
Kajtuś pomagał mamie przygotowywać jedzenie na piknik. Miam, miam. On i jego mama wybierali się na piknik z Klementyną i jej mamą. Myślę, że selera już wystarczy. Może byś udekorował babeczki? Dobrze, mamo. Spójrz, mamo, robię teraz babeczkę dla Klementyny. Zrobiłem buźkę. Kajtusiu, nie będziesz głodny, jeśli będziesz wciąż podjadał. Na pewno będę. Gapciu! Dość podjadania, Kajtusiu. Nie będziesz mógł nic zjeść na pikniku. Patrz, Klementyno. Przygotowałem to razem z moją mamą. Cześć, Kajtusiu. Ja też wszystko przygotowałam z moją mamą. Proszę, Kajtusiu. Zrobiłam dla ciebie specjalną kanapkę zupełnie sama. Mamo, Kajtuś nie je tej wyjątkowej kanapki. Dlaczego nie chcesz jeść, Kajtusiu? Nie jestem głodny, mamusiu. Znajdzie się na to sposób. Może pobawisz się z Klementyną przez jakiś czas, a zjeść możecie później. Dobrze. Chcesz się bawić w chowanego? Nie, wolałabym w Berka. Dobrze. Berek! Podczas wesołej zabawy w Berka dzieci zupełnie zapomniały o pikniku. Zaraz cię złapię! O! Na co tak patrzysz, Kajtusiu? Zobacz! Wiewiórki! Tam! Chodź, biegniemy za nimi! Chyba będziemy zaraz miały dwie wielkie wiewiórki wracające na piknik. Mamo, zobacz! Och, popatrzcie! Ta wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. A dlaczego ma takie policzki? Trzyma sobie orzeszki w policzkach, a potem zaniesie do swojego domku i zje je w zimie. Czy jest tam ktoś? Chcecie zobaczyć dom wiewiórki? Teraz możecie. Tak! Kajtuś był pod wrażeniem, kiedy zobaczył, że w domku wiewiórki jest pełno orzechów. Jestem głodna, mamo. Też jestem głodny. Jakie pyszne. Zrobiłem to dla ciebie. Kocham babeczki. Teraz, kiedy Kajtusiowi wrócił apetyt, stwierdził, że to był najsmaczniejszy piknik ze wszystkich. Nie, Gapciu, lepiej odejdź. Popatrz, Różyczko, to jesteś ty. Gigia! O, popatrz, a tutaj Gapciu, gdy był malutkim kotkiem. Chodź zobacz, Kajtusiu. Kajtuś uwielbiał oglądać z mamą zdjęcia. Pamiętał, kiedy Gapcio był jeszcze całkiem malutkim kotkiem i tata po raz pierwszy przyniósł go do domu. Co to jest, tatusiu? Podejdź i zobacz. To niespodzianka. To jest kotek, mały kotek! Zabrałem go ze schroniska. Mówili, że na imię ma Gapcio. Ja myślę, że pasuje do niego idealnie, a ty? Dlaczego on uciekł? To nic, Kajtusiu. Pewnie go trochę wystraszyłeś. Jest malutki i potrzebuje czasu, żeby nas poznać. Pozwólmy mu poznać nasz dom, a my teraz zjedzmy obiad. Dobrze, mamo. Czy Gapcio boi się mnie? Nie wydaje mi się, Kajtusiu. Będziecie mieli mnóstwo czasu, żeby się do siebie przyzwyczaić. To chyba będzie dla niego dobre łóżeczko. Będzie mógł spać tutaj, w kuchni. Dlaczego? Jeśli Gapcio ma zostać członkiem naszej rodziny, musi mieć swoje łóżko. Przyniosę jakiś stary kocyk z piwnicy. Och, myślę, że trzeba ci zmienić pieluszkę. My za chwilę wracamy, Kajtusiu, a ty skończ obiad, dobrze? Dobrze. Gapcio!
Kajtuś pamiętał, że ma poruszać się powoli, żeby Gabcio się nie przestraszył. Ucieszył się, bo Gabcio nie bał się i nie uciekł. Chciał go wziąć na ręce i głaskać, żeby pokazać, że jest jego przyjacielem. Gabciu, wracaj tu! Jesteś głodny? Hej! Gabciu, zrobiłeś tu straszny bałagan! Zobacz, tato, co Gabcio zrobił! Nie możemy pozwolić wchodzić kotu na stół. Kupimy mu miseczkę i postawimy na podłodze, dobrze? Lepiej zabierz ich na górę, niech się dobrze umyją. Możemy wykąpać Gabcia? Wiesz, koty zwykle nie lubią kąpieli. Ale Gabcio jej teraz potrzebuje. Chciałbym ci pomóc. Tylko zdejmiemy mu obrożę przeciw pchłom. Nie można jej zmoczyć. Ty, Kajtusiu, potrzymaj teraz Gabcia, a ja napełnię wannę. Kajtuś obawiał się trochę trzymania Gabcia. Na pewno będzie się znowu wiercił u niego na rękach. Teraz otulimy go tym ręcznikiem. Będzie ci go łatwiej trzymać. Widzisz? To tak jak trzymanie dzidziusia. Trzymaj pewnie, ale nie ściskaj mocno. Kajtuś bardzo kochał swojego małego kotka. No dobrze, chodź tutaj, Gabciu. Będziemy cię kąpać. O, tato! Kotek nam uciekł. I kotek kolejny raz mu uciekł. Kajtuś nie mógł zrozumieć, dlaczego Gabcio wciąż od niego ucieka. Tutaj go nie ma, tato. I tu też nie. Tam jest! Podejdźmy do niego bardzo wolno, dobrze, synku? Żeby go nie przestraszyć. Dobrze, tato. Widzisz go tam? Nie. I w łóżeczku też go nie ma. Chodź, Kajtusiu, mam pewien pomysł. Do czego ci będą potrzebne moje buty, tato? Nie buty, tylko sznurówki. Teraz pomachaj nimi blisko podłogi. Na pewno zwróci na to uwagę. Kajtuś nie rozumiał, po co miał to robić. Aż nagle... Nie ma kota, który by się oparł sznurówce. Jest cały czysty. Teraz już jest. Co to za dźwięk, tato? Mruczenie. Znaczy, że jest szczęśliwy. Kajtuś ucieszył się, że głaskanie mu szczęśliwił Gabcia. Bardzo lubił, kiedy Gabcio mruczy. Teraz zostało już tylko założyć kotu obroże. Bardzo często kichasz, odkąd Gabcio się pojawił. Mam nadzieję, że to nie uczulenie. Co to jest uczulenie? Kiedy ktoś jest uczulony na koty, nie może z nimi przebywać, bo wtedy często kicha i ma załzawione oczy. To bardzo zaniepokoiło Kajtusia. Nie chciał być uczulony na Gabcia. Chodź, Kajtusiu, zobaczymy, co mama o tym sądzi. Gdyby Kajtuś był uczulony na koty, to rodzice musieliby Gabcia oddać z powrotem do schroniska dla zwierząt. Nie masz wysypki i oczy też ci nie łzawią. Nic ci nie swędzi? Nie, mamusiu. Potrzymaj go przez chwilę, Kajtusiu. Nie chcę, żeby Gabcia od nas odszedł. Mam pewien pomysł. Spróbujmy bez tej obroży przeciw pchłom. Kajtuś miał nadzieję, że teraz już nie kichnie. Nie chciał być uczulony na nowego kotka. To chyba dobry znak. Daj mi go chwilę potrzymać, Kajtusiu, a ty potrzymaj to. No proszę. Ponieważ to obruszka przeciw pchłom, a nie kotek, sprawiała, że Kajtuś kichał.
Gabcio mógł zostać w domu Kajtusia. Gabcio tak szybko u nas urósł. I w ten właśnie sposób Gabcio stał się nowym członkiem rodziny. Nie zapomnij kupić kwiatów. Chcę, by dom ładnie wyglądał. Kwiaty, dobra. Co teraz robisz, mamusiu? Muszę przygotować wszystko na dzisiejsze przyjęcie. Kajtuś przypomniał sobie, że mama i tata urządzają dzisiaj przyjęcie. Czy będziemy grali w gry? Nie, skarbie, nie dzisiaj. Dlaczego nie? Bo dziś będzie kolacja dla dorosłych. Też bym chciał być na tym przyjęciu. Nie możesz, Kajtusiu. To nie jest dla dzieci. A zanim ono się zacznie, wy już pójdziecie do łóżek. Ale ja chcę na nim być. Kajtuś czuł się odrzucony, bo dorośli urządzali przyjęcie, na którym on nie mógł być. Myślę, że mamy już wszystko, czego potrzebujemy na przyjęcie, prawda? Tak, tato. Ale cały czas mam wrażenie, że zapomnieliśmy o czymś ważnym. Co to miało być? Już wiem! Mama chciała kwiaty. No tak. Czy chciałbyś wybrać kwiaty, Kajtusiu? A może te? Tak. Spodobają się mamie. Tak, na pewno. Dom będzie wyglądał ładnie, kiedy goście przyjdą. Kto przychodzi, tato? Zaprosiliśmy kilku naszych znajomych na wspólną kolację. Czy ja też mogę zaprosić znajomych? Nie, Kajtusiu, nie dzisiaj. Nie podobałoby ci się na takim przyjęciu. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego przyjęcie mamy i taty mogłoby się nie podobać. Przyjęcia zawsze są świetne. Och, dobrze, że pamiętaliście o kwiatach. Ja pamiętałem, mamusiu. Dziękuję, synku. Pomożesz je wstawić do wazonu? Kajtuś myślał, że to goście przyszli już na przyjęcie. Cześć, Kajtusiu. Ale to była Julia, opiekunka Kajtusia. Też przyszłaś na przyjęcie? Nie, przyszłam pomóc twojej mamie. Dam tobie i Róży kolację i położę was spać. O! A ja nie chcę jeszcze iść spać. Naprawdę? Proszę, wchodźcie. No dalej, Kajtusiu, załóż już piżamkę. Proszę. A ja nie chcę. Jak sobie tu radzicie? Kajtuś nie chce ubrać się w piżamkę, nie chce iść spać, tylko na przyjęcie. Nie podobało się Kajtusiowi, że nie może iść na przyjęcie. Posłuchaj, synku. Jeśli ubierzesz się teraz w piżamkę, będziesz mógł zejść na dół, powiedzieć wszystkim dobranoc, dobrze? Dobrze, mamo. Kajtuś przyszedł powiedzieć dobranoc. Teraz możesz powiedzieć dobranoc. Dobranoc! Najwyższy czas iść spać, Kajtusiu. Moje dzieci już dawno śpią. Przynajmniej mam nadzieję. Teraz spróbuj już szybciutko zasnąć, dobrze? Dobrze, Julio. Kajtuś próbował szybciutko zasnąć, ale był za bardzo ciekawy, jak się wszyscy bawią na dole, żeby móc zmrużyć oczy. Nie, to wcale nie znika. Dobranoc, życzę miłego wieczoru. Oczywiście, że nie, to jeszcze jest naprawdę polecam. Rolada serowa z aromatem waniliowym, naprawdę. Kajtuś nie widział dokładnie ze schodów, co się dzieje na dole. Chciał podejść bliżej i zobaczyć.
Myślałem, że dawno już miałeś być w łóżku. Nie mogę zasnąć. Jest za głośno. Duzi chłopcy umieją zasnąć, nawet gdy jest głośno. Powinieneś spróbować jeszcze raz. Dobrze, tato. Dobranoc, synku. Dobranoc, tatusiu. Nagle Kajtuś przypomniał sobie, że zostawił na dole swojego dinozaura. Kajtusiu, wiesz, że nie powinieneś być na nogach tak późno. Ale zapomniałem swojego dinozaura! Mamo! Będziecie grać w jakieś gry na przyjęciu? A w jakie gry powinniśmy grać? Tak, tak. Zabawne. W malowanie twarzy. To by było bardzo zabawne. Teraz, Kajtusiu, masz naprawdę iść spać. Mówię poważnie. Dobrze, mamusiu. Do zobaczenia rano, synku. Dobranoc. Dobranoc. Wyglądasz na śpiącego, synku. Cóż tak się dzieje, jak się za późno zasypia? Zobacz, wcale nie jestem taki śpiący. Dzisiaj też mogę iść późno spać? Nie, skarbie. Myślę, że dzisiaj wszyscy pójdziemy wcześniej spać. Kajtuś był dzisiaj bardzo podekscytowany, ponieważ pierwszy raz w życiu miał jechać pociągiem. Mamusiu, kiedy pociąg przyjedzie? Pociąg! Już naprawdę niedługo, kochanie. Juh, jakie ciężkie walizki. Jedziemy na 2 tygodnie, ale spakowaliśmy się jak na całe lato. Tatusiu, tatusiu, chyba już wjeżdża na peron! Był bardzo szczęśliwy, ale kiedy pociąg zaczął się do niego zbliżać, poczuł, że zaczyna się trochę bać. Mamusiu! Ogromny, prawda? Kajtuś nie zdawał sobie sprawy, że pociąg jest taki wielki, taki głośny. Ja nie chcę iść. Nie ma się czego bać. Chodź szybko, musimy wsiadać. Państwo jadą z nami? Tak, proszę pana. Chyba ktoś powinien pomóc twojemu tacie z walizkami. I ostatnie. Daleko państwo jadą? Mamy jechać pociągiem aż 2 dni. Naprawdę? A jak masz na imię? Kajtuś. O, jak ładnie. A spałeś już kiedyś w takim pociągu? Nie. Na pewno ci się spodoba. Zobaczysz, jak cudnie kołysze do snu. A gdzie są łóżka? Na razie to tajemnica. Zjawią się tutaj, kiedy będzie ciemno. 3 razy powiesz sny, klaśniesz w ręce i przedział gotowy. Zobaczysz. Naprawdę? Oczywiście. Ale najpierw poproszę o twój bilet. Dziękuję. Powinniśmy już zaraz odjeżdżać. Do zobaczenia, Kajtusiu. Tato! Dworzec zaczyna się powoli ruszać. Nie dworzec, tylko pociąg, kochanie. To się nazywa złudzenie optyczne.
Może przejdziemy się po pociągu, dopóki Róża robi sobie drzemkę? Tak! Kajtuś był przeszczęśliwy, że idzie zwiedzać pociąg. Nie lubił, jak musiał być cicho. Trzeba się tutaj powoli poruszać, kochanie. To jak przejażdżka na karuzeli w Wesołym Miasteczku, pomyślał Kajtuś. Gdzie jest łazienka? Nie wiem dokładnie. A czemu pytasz? Możemy jakąś znaleźć teraz. Kajtuś nigdy wcześniej nie widział tak małej łazienki. Nie wiedział też, jak ma z niej skorzystać. Wszystko w porządku, kochanie? Nie wiem, od czego zacząć, tatusiu. Zobacz, to jest spłuczka. Tutaj przyciskasz, jak chcesz spuścić wodę, a tam, kiedy chcesz umyć ręce. Ale w tej łazience jest mało miejsca, pomyślał Kajtuś. Była znacznie mniejsza niż ta w domu. Dzień dobry. O, a kto tu przyszedł? Jak ci na imię? Kajtuś. Co sądzisz o mojej kuchni? Mamy podobną u nas w domu, ale jest dużo większa. No dobrze, wygrałeś. Ale czy twoja może podróżować tak jak ta? Na razie niestety nie. Wie pani, jak trafić do restauracji? Tu jest też restauracja? Cześć, Kajtusiu. Ale masz duże lody. I co? Zwiedziłeś już cały pociąg? Byliśmy w łazience, w kuchni, a teraz jesteśmy tutaj. Jak na godzinę, to całkiem sporo. To znaczy, że nie byliście jeszcze w wagonie z kopułą? Musicie go zobaczyć. Kajtuś nie mógł sobie wyobrazić, co mogłoby być lepszego od jego podwójnych lodów czekoladowych. A co to jest wagon z kopułą? O, to jest takie wspaniałe miejsce, gdzie wchodzisz na górę i nagle czujesz się, jakbyś był w samolocie. Ale jak to? W pociągu? Musimy to zobaczyć. Ło, spokojnie, Kajtusiu. Chyba nie chcesz, żeby rozbolał cię brzuch i żebyś przez to nie poszedł latać. Tędy, po schodach. Kajtuś kompletnie nie wiedział, jak pociąg może być samolotem. A jak my będziemy latać, tatusiu? Siedząc tam, czujesz się jak w samolocie, ponieważ jesteś nad ziemią, a pociąg jedzie szybko. Chodź, pokażę ci. Wow, zobacz, jakie piękne niebo, Kajtusiu. Wiesz już, dlaczego ten wagon może przypominać samolot? Kajtuś udawał, że pilotuje swój własny samolot. Uwielbiał obserwować płynące chmury przez szyby w dachu. Kochanie, jest już późno. Ja nie chcę iść jeszcze spać. Kajtuś tak lubił jeździć pociągiem, że zupełnie nie czuł się zmęczony. Zapraszamy. Proszę pana, mama powiedziała, że pora spać, ale tu jeszcze nie ma łóżek. Naprawdę? To dziwne. Czy na zewnątrz jest ciemno? Czy umyłyście zęby? Znaczy, że przyszedł czas na magiczne słowo. Pamiętasz, co trzeba zrobić? Powiedzieć 3 razy sny i klasnąć w ręce. Sny! Sny! Róża, poczekaj, jeszcze nie teraz. Ale wcześniej musicie bardzo mocno zamknąć oczy, dobrze? Jesteście gotowe? Nie podglądajcie. No dobrze, Kajtusiu. Teraz powiedz 3 razy magiczne słowa. Sny, sny, sny. Zaklęcie rzucone. Możesz patrzeć. Dobranoc, płynanoc. Karaluchy pod poduchy. Dziś w nocy Kajtusia ukołysał do snu wspaniały pociąg, jadący przez świat. Spójrz, Różyczko, jaka uśmiechnięta buzia. Co wy wyprawiacie? Różo, jesteś cała brudna. Ty, Kajtusiu, powinieneś być mądrzejszy. Ale ja nie jestem brudny, tato. Widzisz? Tylko mój palec. Samochód jest brudny.
Ty i Róża musicie się teraz umyć. Kajtusiu, możesz pomóc siostrze? Co wy tam wyprawialiście razem? Jesteś cała brudna, Różyczko. Ja nie jestem brudny i pomogę Różyczce umyć ręce. Myślę, że nie tylko ręce powinna umyć. Nasi młodzi artyści rysowali po brudnym samochodzie. Więc i samochód potrzebuje teraz mycia. Będziemy myć samochód, tato? Kajtuś uwielbiał pomagać tacie myć samochód, zwłaszcza w upalny letni dzień. Przyniosę wiaderko. Zaczekaj chwilę. Wcale nie miałem dzisiaj zamiaru myć samochodu. Mam dużo pracy wokół domu. To może znalazłbyś czas, żeby pojechać do myjni? A Kajtuś naprawdę bardzo lubił jeździć do myjni. Dobrze, wskakujmy do auta i ruszamy do myjni. Super! Luza też! Wyglądasz, jakbyś właśnie wróciła z myjni. No chodź, najpierw się przebierzemy. Gotowe. Na pewno ci się spodoba w myjni. Różyczka jeszcze nigdy nie była w myjni. Nie wiedziała, czego się może spodziewać. Szybciej, Różyczko! Kajtuś już był kiedyś z tatą w samochodowej myjni, dlatego wiedział, jak tam może być fajnie. Zobaczysz, jest mnóstwo mydlanych baniek, są szczotki i woda. I samochód jest czyściutki, jak nowy. Już jesteśmy. Czerwone, stać. Zielone, jedziemy. Róża była troszkę zaniepokojona, kiedy zaczęło się mycie, bo zrobiło się bardzo głośno. Patrz, woda! Wszystko będzie dobrze, Różyczko. Ale jest trochę strasznie, prawda? Ja się nie boję, tato. Spójrz, Różyczko! Kajtusiu, spróbuj ją jakoś pocieszyć. Kajtuś przypomniał sobie, że też się trochę bał, kiedy pierwszy raz był w myjni. To jest suszarka, Różyczko. Zupełnie jak w domu. Jesteście gotowi na płukanie? Chciałbym pójść do myjni jeszcze raz. Jedną z ulubionych rzeczy Kajtusia była zabawa w kosmitów z jego najlepszym przyjacielem Leosiem. Bip, bop, klak, klalu. Wracaj tu, kosmito! O nie! Zniknął! Kajtuś pomyślał, że Gabcio może mu pomóc odnaleźć kosmitę. Leoś w ogóle nic nie słyszał, więc wstał, żeby się rozejrzeć. O nie, to ty! Bip, bop, klak, klak. Tak, wygrałem! Kajtuś tak się cieszył z wygranej, że nie zauważył, że Leosiowi coś się stało. Ja chcę do mamy! Co ci się stało, Leosiu? Moja noga! Kajtuś zupełnie nie wiedział, co robić. Był przestraszony. Mamo! Tato! Pomocy! Leoś sobie coś zrobił! Powiedz, co cię boli? To stopa! Auć! Stopa bolała tak bardzo, że Leoś nie mógł na niej stanąć. Odwieź Leosia do domu. Jego rodzice pewnie będą chcieli jechać do szpitala. Dobry pomysł. Do szpitala? Kajtuś bał się, że jego przyjaciel będzie musiał zostać w szpitalu. Spokojnie, Leosiu. Wszystko będzie w porządku. Ja chcę do mamy!
Czy z Leosiem wszystko dobrze, mamo? Niedługo się dowiemy, Kajtusiu. Ale najpierw trzeba mu w szpitalu zbadać nogę. Kajtuś jeszcze nigdy nie był w szpitalu i był bardzo ciekawy, co tam może się wydarzyć. Co mu będą robili w szpitalu? Wiesz, pan doktor obejrzy stopę Leosia i zobaczy, co z nią jest. Może też zrobić prześwietlenie, żeby sprawdzić, jak wyglądają kości. Muszę zadzwonić do rodziców Leosia. Mógłbyś przypilnować trochę Róże? Dobrze. Mamo. Tak, Kajtusiu? Czy Leoś wyzdrowieje? Na pewno wyzdrowieje. Tylko przez jakiś czas nie będzie mógł z tobą biegać. Kajtuś miał nadzieję, że Leoś szybko wyzdrowieje i znowu będą mogli bawić się w kosmitów. Może to tatuś dzwoni i powie coś o Leosiu. Halo? O, w porządku. To na razie. Pa! To był tata? Tak, to on. Powiedział, że Leoś wrócił już ze szpitala i że czuje się dobrze. To myślisz, że będziemy mogli się już bawić? Nie tak szybko, Kajtusiu. Leoś ma złamany palec. Przez jakiś czas nie będzie mógł chodzić. Naprawdę? O co chodzi, synku? Kajtuś był zawiedziony, że przez jakiś czas nie będzie mógł się bawić z Leosiem. Chciałbym, żeby Leoś do mnie przyszedł. Chciałbym, żeby opowiedział o szpitalu, pobawił się w kosmitów. Cóż, Leoś nie może przyjść do nas, ale ty mógłbyś pójść do niego. Mógłbym? Pewnie, bo nawet spytał taty, czy mógłbyś go później odwiedzić. To na pewno poprawiłoby mu humor. Kajtuś nie mógł się doczekać na wizytę u Leosia. Miał już pomysł, jak go rozweselić. Narysuję dla niego najlepszy obrazek na świecie. Kajtuś bardzo chciał narysować coś dla Leosia, ale co? Kosmitę! Leoś kocha kosmitów. I jest. Mogę zobaczyć? To jest piękne, Kajtusiu. Może mógłbyś mi pomóc ozdobić ciasteczka, które upiekłam dla Leosia? Dobrze. To jest dla Leosia. Leoś nie może się doczekać. Ja też. Coś dla niego mam. Możemy iść? Pewnie, że tak. Cześć, Leosiu. Kajtuś! Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś czuje się dobrze. Kosmita! Dzięki. Proszę. Jej! Jeszcze cię boli? Z początku tak, a teraz już nie, chyba że na niej stanę. Wtedy zapomniałem zawiązać sznurówki i przez to się przewróciłem. I pojechałeś do szpitala? Tak, a pan doktor zrobił śmieszne zdjęcie moich palców. Chciałbyś się pobawić w kosmitów? Jak? Podchodzę do lądowania. Teren jest czysty. Kajtuś i Leoś znowu robią to, co lubią najbardziej. Bawią się razem. Kajtuś zaprosił nowych sąsiadów, Janka i Franka, na hot dogi. Z początku bliźniacy zajmowali się wyłącznie sobą. Mamo! Co się stało, Kajtusiu? Wylałeś trochę musztardy? Nie, to... Kajtuś nie wiedział, czy to Janek,
Czy Franek opryskał go musztardą? Sądzę, że Janek wie, co się stało i na pewno pomoże to posprzątać. Prawda, Janku? Dziękuję, już wystarczy, Janku. Czy możemy wziąć latarkę do zabawy? Wchowanego! To dobry pomysł, Janku. Możecie pobawić się w ogródku, ale nie za długo, bo wkrótce się ściemni. Kajtuś zdecydował, że to on będzie szukał, ponieważ to on miał latarkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kajtuś cieszył się na zabawę z nowymi kolegami, ale kiedy zobaczył, że w ogrodzie otaczają go dziwne kształty, poczuł leciutki strach. Ale przypomniał sobie, że ma latarkę. Znajdę was! Zobaczycie, że was znajdę! Hej, chłopcy! Schowaliście się w miejscu, w którym Kajtuś nigdy nie będzie was szukał. Kiedy mama bliźniaków tłumaczyła im, że muszą wyjść do ogródka, jeśli gra ma być uczciwa, Kajtuś usłyszał coś, co dochodziło zza krzaka. Ha? Teraz Kajtuś zaczął się naprawdę bać. Dziwne kształty sprawiały, że jego znajomy ogródek wyglądał jak zupełnie nieznajome miejsce. A ja już nie chcę się więcej bawić. Przepraszam, Kajtusiu, wystraszyłam cię. Mamo, czy on jest bojącym dudkiem? Pewnie, że nie, a naprawdę był bardzo dzielny, będąc sam w ogrodzie. Oj, to musiało być straszne. Kiedy w końcu mama włączyła światło w ogrodzie, wszystkie przerażające kształty zniknęły. Teraz wszyscy mogli się jeszcze trochę pobawić. Tym razem to mama miała szukać. Nikt mnie tutaj nie znajdzie. Mogę się z tobą schować? Dobrze. Ty jesteś Franek? Nie, ja jestem. Chodź, szybko! Cii, bo nas znajdzie! Jestem strasznym potworem! Gabciu, chowamy się! Kajtuś nie chciał, żeby mama ich szybko znalazła, bo dzięki tej zabawie zaczął się zaprzyjaźniać z bliźniakami. Rodzice Kajtusia wyszli wieczorem z domu. Róża i Kajtuś byli zadowoleni, bo przyszła ich opiekunka Julia, żeby się nimi w tym czasie zająć. Podobało się wam? Tak. Pobawmy się teraz. Zajrzyj do środka. Przyniosłam wam coś wyjątkowego. Co to jest? To znowu książka? Tak, ta książka to atlas. Tu są zdjęcia miejsc, które są daleko stąd. Co to jest? To jest pustynia, a te wielkie góry piasku to wydmy. Piasek, piasek, piasek! Chciałbym kiedyś tam pojechać. Tata! To jest wielbłąd. Popatrz, on ma aż dwa garby. Masz rację, Kajtusiu, a tam dalej jest palma. A tutaj też może być palma. Kajtuś zaczął sobie wyobrażać, że jest bardzo daleko stąd. Masz rację. Pustynia musi być niedaleko. Pomożesz mi ją znaleźć, Kajtusiu? Dobrze. Luza pomaga! Już wiem! Chodźmy tędy! Kajtuś pomyślał, że piwnica będzie najlepszą udawaną pustynią. Musimy zrobić wielbłąda! To świetny pomysł, Kajtusiu. Możemy użyć tego. Musi mieć garby. Galby, galby! A teraz kocyk. Może być głowa.
jeździ na wielbłądzie. Tędy! Kajtuś prowadził Różę i Julię przez swoją pustynię jak prawdziwy odkrywca. Czuł się wtedy bardzo odważny. Słońce bardzo grzeje na tej pustyni. Chodźcie za mną. To jest palma. Wspaniale, Kajtusiu. Chodź, Różo, usiądziemy sobie w cieniu. Myślę, że po tej podróży już czas na kolację dla głodnych odkrywców. Oaza to chłodniejsze i zacienione miejsce, gdzie pustynni wędrowcy mogą znaleźć jedzenie i wodę. Spójrz! Dookoła palmy! Tak, masz rację. Wybrałeś naprawdę świetne miejsce na naszą pustynię, Kajtusiu. Och, chyba nasz najmłodszy odkrywca potrzebuje trochę odpoczynku. Chodź, Różyczko, czas do łóżeczka. Kajtusiu, pooglądaj atlas, a ja położę Różyczkę do łóżka i zaraz wrócę. Kajtuś ucieszył się, że nie musi jeszcze iść spać. Podobało mu się wyszukiwanie w atlasie nowych miejsc do odkrycia. To góry! Bardzo mocno skupił się na tym, gdzie może być udawana góra. Nagle wpadł mu do głowy doskonały pomysł. Julio! Pokażę ci miejsce na góry. Widzisz? To ogromna góra. No dalej! Szybko! Dobrze, Kajtusiu. Jestem tuż za tobą. Widzę już szczyt. Zdobyty. Tak, tak, sławni odkrywcy zdobywają szczyt. Uczcijmy to. To może być flaga, tak jak na zdjęciu. Myślę, że nadszedł już czas na kąpiel zmęczonego odkrywcy. Nie, nie. Chciałbym się jeszcze bawić. Kajtuś nie chciał jeszcze iść spać. Tak dobrze się przecież bawił. No chodź, Kajtusiu. Ale ja nie chcę się jeszcze kąpać. Czyżbyś nie chciał zbadać tej parnej, tropikalnej dżungli? A dżungli? Spójrz, to rzeka! Gotów już na rejs po rzece? Tak! Wow! A co tam widać w oddali? To jest... Już wiem! To jest wodospad! Zaraz popłyniemy go zbadać! Tu, tu. Kiedy Julia porządkowała łazienkę, Kajtuś szykował dla niej niespodziankę. Kajtusiu? Jestem tutaj. To jest mój namiot. Właśnie widzę. Ale nawet wielcy podróżnicy potrzebują snu. Mógłbyś mi dać latarkę? Teraz możesz udawać, że śpisz pod gwiazdami jak prawdziwy odkrywca. Odkrywać jest super! Oczywiście. Byliśmy dzisiaj w wielu bardzo ciekawych miejscach, prawda? Ale w domu też jest fajnie. Kajtuś nie mógł się doczekać poranka, żeby opowiedzieć mamie i tacie o wszystkich swoich podróżach. Kajtuś bawił się na podwórku z najlepszym kolegą Leosiem, gdy pojawił się mały problem. Obydwaj naraz chcieli bawić się tym samym samochodzikiem. Mój rolnik chce
teraz jechać ciężarówką. To ciężarówka mojego rolnika. Chcę przewieźć nią krowę. Ale mój rolnik miał ciężarówkę pierwszy. Ale to mój samochodzik. Znajdź swojemu rolnikowi inną ciężarówkę. Mogę znaleźć inną ciężarówkę. I mogę nawet znaleźć samolot. Naprawdę masz samolot? Chodźmy go znaleźć. Kajtuś i Leoś pobiegli do domu po samolot, żeby każdy z nich mógł bawić się ulubioną zabawką. Nigdzie nie widzę samolotu. Tutaj go nie ma. Może jest tu. Widzisz go gdzieś? Nie. Hej, a ja znalazłem koparkę. Wybudujemy drogę na farmę. Ciekawe, gdzie może być mój samolot? Może jest pod łóżkiem? Nigdzie go nie ma. Hej, to jest wóz. Na farmie musi być taki wóz. Kajtuś przeszukał cały pokój. Ale nigdzie nie mógł znaleźć swojego samolotu. Może samolot leży pod poduszką? Pod poduszką? To śmieszne. A! Hej! Chłopcy, nie walczymy na poduszki. Moja koparka jest szybsza. Nie, mój wóz. Może twój samolot jest gdzieś tutaj? Koń! Potrzebujemy konia na farmę! Ja chcę mój samolot. Rozumiesz? Kajtusiu, Leosiu, proszę posprzątajcie te zabawki i papiery, które przed chwilą wyjęliście z szafki. Już? Dziękuję. Kajtuś i Leoś wciąż nie mogli znaleźć kajtusiowego samolotu. Znaleźli za to kilka innych ciekawych rzeczy. Śrubokręt mojego taty? Znalazłem pieniądze! Co robicie, chłopcy? Szukamy mojego samolotu. Do tej pory znaleźliście wszystko prócz samolotu. Mój śrubokręt i okulary przeciwsłoneczne babci. Dzięki, szukałem tego śrubokrętu wszędzie. Kajtuś i Leoś poczuli się bardzo dumni z siebie. Możecie zatrzymać drobne. Ale proszę połóżcie poduszki z powrotem na sofę i wszystkie rzeczy odłóżcie na ich miejsce. Dobrze, tato. Kajtuś i Leoś ucieszyli się z pieniędzy, ale wciąż nie mogli znaleźć tego, czego szukali. Teraz musimy znaleźć mój samolot. Widzisz tu gdzieś samolot? Nie. Kajtusiu, Leosiu, co wy robicie? Szukamy samolotu, mamo. Mój misia. O, znalazłeś misia Róży. Szukałyśmy go wszędzie. Ale nigdzie nie mogę znaleźć mojego samolotu. Może trzeba go poszukać na podwórku. Ale najpierw posprzątaj bałagan, który zrobiłeś. O, dobrze, mamo. Kajtuś i Leoś byli trochę zawiedzeni, że mimo takich długich poszukiwań wciąż nie udało im się znaleźć samolotu. Może jest gdzieś tam? Znalazłem coś! To
błyszczy! A ja znalazłem dinozaura! On jest mój! Zgubiłem go! Znaleźliśmy różne rzeczy, ale jeszcze nie trafiliśmy na samolot. Chyba zgubił się na zawsze. Tak. Kajtusiu, Leosiu, chodźcie tu! Kajtusiu, sprzątałam twój pokój, zanim poszłam na zakupy. Proszę, żebyś z Leosiem posłał łóżko i posprzątał bałagan, który zrobiliście. Patrz, mamo! O, nie mogę uwierzyć, że to znaleźliście. Zgubiłam ją bardzo dawno temu. Dziękuję, Kajtusiu. Dziękuję, Leosiu. Idę pokazać ją tacie. Kajtuś i Leoś byli dumni, że tak uszczęśliwili mamę Kajtusia. Jak już posprzątacie pokój, to zejdźcie na dół na podwieczorek. Dobrze, mamo. Znaleźliśmy samolot! Kajtuś i Leoś byli bardzo szczęśliwi. Po długich poszukiwaniach w końcu znaleźli samolot. Udało im się też posprzątać bałagan, jaki zrobili. Farma jest wspaniała. Tak, mam jeszcze pociąg. Przynieśmy go. Ale nie wiem, gdzie on jest. Możemy go znaleźć. Skoro udało im się odnaleźć tyle zagubionych rzeczy, Kajtuś uznał, że uda im się odnaleźć wszystko. Kajtusiu, mógłbyś tu przyjść na moment? Za chwilę, tato! Kajtuś wypatrywał czegoś za oknem i nie miał czasu pójść do taty. Teraz! O co chodzi, tatusiu? Pomóż mi pochować zabawki, bo muszę tu poodkurzać. Im prędzej Kajtuś posprząta swój pokój, tym szybciej będzie mógł znowu być przy oknie. Kajtuś wypatrywał szkolnego autobusu. Bardzo chciał już nim jeździć do szkoły. Cześć, Saro! Kochanie! Musisz mi jeszcze pomóc! Synku, słyszysz mnie? Już idę! Kajtuś już kiedyś jechał tym autobusem, ale marzył, by jeździć nim codziennie. Już bardzo chciałbym chodzić do szkoły. Tak się złożyło, że już pod koniec dnia jego marzenie mogło się spełnić. Cześć, Saro! Cześć, Kajtusiu! W mojej szkole jest organizowany Dzień Siostry i Brata. Ja nie mam rodzeństwa, więc może ty byś... Chciałbyś pójść z Sarą do szkoły? Tak! Myślę, że to świetny pomysł. Następnego ranka mama spakowała Kajtusiowi wszystko, czego potrzebował. Niczego nie zapomniałam? Drugie śniadanie, zeszyt, długopis? Zapomniałaś o nim! Muszę przecież wziąć też mojego dinozaura. Lepiej, żeby twój przyjaciel został dzisiaj w domu. W szkole jest bardzo dużo zajęć i na pewno byś o nim zapomniał. Dobrze. Ale ogromna ta szkoła. Kajtuś nie wiedział, że szkoła jest taka duża. Bał się, że może się w niej zgubić. Chodź, Kajtusiu. Już dzwoni dzwonek. Musimy pójść na zbiórkę. Przyjadę po ciebie, synku, za parę godzin. Owocnej nauki. Kajtuś trochę się bał, zanim wszedł do środka. Chcesz mnie trzymać za rękę? Nie denerwuj się! Tam jest bardzo fajnie! Kajtuś cieszył się, że nie idzie do szkoły sam. Poczuł się, jakby był dorosły. Kajtuś pierwszy raz w życiu zobaczył klasę i bardzo mu się spodobała. Tutaj zostaw swój plecak. P-
porzucamy razem piłką? W szkole nie można rzucać piłką, Kajtusiu. A przyjdą tu jakieś dzieci? Wszystkie są w sali gimnastycznej. Chodź, musimy iść na zbiórkę. A co to jest zbiórka? To spotkanie pana dyrektora z uczniami. Chodźmy już. Co to jest sala gimnastyczna? Saro, a teraz się pobawimy? Nie możemy się teraz bawić, Kajtusiu. Pan dyrektor zaraz będzie przemawiał. Trzeba usiąść i go wysłuchać. Kajtuś nie zdawał sobie sprawy, że musiał przestrzegać tylu zasad. Nie chciał teraz siadać, chciał teraz trochę popsucić. Pobawimy się później, dobrze? A gdzie mamy usiąść? Na podłodze. Tak jak ja. A teraz musisz słuchać i nie możesz nic mówić. Witam wszystkich uczniów i ich rodzeństwo. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, bo wielu z was gości tutaj pierwszy raz. Tym, którzy przyszli dziś ale do nas. Saro, ja muszę natychmiast iść do toalety. Wykorzystajcie ten dzień jak należy. Nie zmarnujcie go! Po wizycie w toalecie i po skończonej zbiórce Kajtuś i Sara wrócili do klasy. Masz szczęście, że dzisiaj jest dzień siostry i brata. Zazwyczaj możemy tylko pisać na tablicy, kiedy nauczyciel nam na to pozwala. Co to było? Dzwonek na przerwę. Bardzo lubię twoją szkołę, wiesz? Ja też ją lubię, ale chciałabym więcej bawić się na boisku. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego Sara wolała się bawić na boisku. On czuł się dobrze w jej klasie. Kiedy będziemy czytać i pisać? Dzisiaj nie będziemy się tego uczyć. Dzisiaj będziemy robić inne rzeczy. Chodź, przerwa się skończyła. Tak szybko? Dla Kajtusia to było dziwne, że dzwonek tak często dzwonił. Przyszedł czas na farby. Kajtuś ucieszył się, że tutaj można malować. Postanowiłem dziś namalować twoją szkołę. Nie zapominaj, że ty do niej też kiedyś będziesz chodził. Co masz na drugie śniadanie, Kajtusiu? Kanapkę, marchewkę, jabłko i czekoladowy pudding. A ty co dostałaś? Nóżkę kurczaka, serek, naciowy seler i ciastko. Ale połączenie! Wymieni się z tobą, dobra? Fajnie, że w końcu mam z kim. Chyba zjem najpierw deser. Śniadanie Sary było pyszne. Kajtuś w ogóle nie żałował, że się z nią zamienił. I co robiłeś dzisiaj w szkole? Pisałem na tablicy i wymieniłem się drugim śniadaniem z Sarą. Naprawdę? To wspaniale. Ale dalej nie nauczyłem się pisać. To dlatego, że jesteś jeszcze za mały. Ale nie rośnij zbyt szybko, dobrze? Kajtuś najchętniej chodziłby do szkoły codziennie. I nawet jeśli jeszcze nie był na nią gotowy, to na pewno był gotowy na drzemkę. Kajtusiu, wychodzimy już. Gdzie jesteś? Bawię się dinozaurem. Cały dzień przysiedzieliście w domu. Chodźmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Będę mógł zabrać dinozaura? A może lepiej wziąć wiaderko i łopatkę? Możecie pobawić się w piaskownicy. Dobrze. Ja właśnie robię to tak. Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś i Klementyna też są w parku. Cześć! Czy mogę wam pomóc budować zamek? Uważaj, Kajtusiu! Zobacz, co robisz! Zepsułeś wiaderko! Nie będziemy się z tobą bawić! Ty wszystko nam psujesz! Kajtuś wcale nie chciał zepsuć Klementynie wiaderka. Było mu naprawdę przykro. Mamusiu! Co się stało, Kajtusiu? Leoś i Klementyna nie chcą się ze mną bawić. Powiedziałeś im, że chciałbyś się z nimi bawić? Kajtusiu
Kajtuś nie powiedział mamie o tym, że popsuł Klementynie wiaderko. A teraz był jednocześnie i zły, i smutny. Ja nie będę się już więcej z nimi bawić. Już ich nie lubię. Chcę iść do domu. Ale dopiero przyszliśmy, Kajtusiu. Różyczka się obudziła. Może pobaw się jeszcze troszeczkę, dobrze? Leoś! Klementyno! Chodźcie, pozjeżdżajcie ze mną! Leoś i Klementyna tak byli zajęci zabawą, że nawet nie zauważyli Kajtusia. A jemu nie podobało się, że musi zjeżdżać sam. Bardzo by chciał, żeby przyjaciele bawili się z nim. Mamo, czy możesz mnie też pobujać? A nie jesteś trochę za duży na huśtawkę dla maluchów? To pobujaj mnie na tej dużej, mamo. Kajtusiu, w tej chwili nie mogę cię pobujać, bo huśta mruży. No i nic z tego. Kajtuś próbował i próbował, ale zwykle to mama albo koledzy pomagali mu się rozpuszczać. Ale jedną rzecz Kajtuś umiał na pewno robić sam. Wspinać się na drabinki. O, mamo! Czemu nie pobawisz się z Leosiem i Klementyną, Kajtusiu? Oni nie chcą się więcej ze mną bawić, bo ja zepsułem Klementynie wiaderko. Cóż, to może pożycz jej swoje? Proszę, Klementyno, używaj mojego wiaderka. Dzięki, to fajne wiaderko, dużo większe niż moje. Mogę bawić się z wami? Pewnie, usiądź sobie tam, będziesz mi pomagał. Kajtuś wiedział już, że Leoś i Klementyna są znowu jego najlepszymi przyjaciółmi na całym świecie. To był idealny dzień na spacer po parku. Utka! I oczywiście na puszczanie żaglówek. Uhu! Nie tak szybko, Kajtusiu! Dzięki, że ją złapałeś. Podoba ci się? Kajtuś tak naprawdę nie chciał oddawać tej żaglówki. Marzył, żeby mieć taką samą. I wtedy zostałby tu na zawsze. Chciałbym mieć taką żaglówkę. Przecież już masz parę łódeczek w domu, prawda? Czas wypuścić flotę, kapitanie. Co się stało, Kajtusiu? Małe łódki są dla dzieci. A ja bym chciał mieć dużą żaglówkę, jak ta w parku. Skakuj. Możemy pojechać nad staw zobaczyć żaglówki? Jedziemy do znacznie lepszego miejsca. Dziś spędzicie dzień u babci i dziadka. A gdzie jest dziadziuś? Tutaj, skarbie. Próbuję zamienić mój stary pokój na pracownię. Może chciałbyś mi pomóc? Co to jest? Dawny basenik twojego taty. Trzeba by go załatać i byłby dobry dla ciebie i Róży. A to duże pudło? O, to rzeczy stare jak świat. Może tam znajdziesz kości dinozaura? Założę się, że działa tak jak dawniej. Dziadku! To moja stara żaglówka. Twój tatuś, jak był w twoim wieku, pomagał mi ją zrobić. Taka sama jak tego chłopca z parku. Puśćmy ją na wodę. Jest trochę zniszczona, Kajtusiu. Nie wiem, czy będzie pływać. Dziadku, proszę, chodźmy teraz nad staw. W końcu to ja ją zbudowałem, więc może nie zatonie. Pływa, dziadku! No cóż, każdy prawdziwy żeglarz musi zaliczyć sztorm. Spróbujemy ją jeszcze naprawić, Kajtusiu. Może nie jest za późno. Kajtuś i dziadek naprawiali żaglówkę całe popołudnie. Nadaje jej imię Cecylia. I skończone. Chodźmy z nią teraz do parku. Nie możemy jej jeszcze puszczać na wodę. Poczekajmy, aż wyschnie farba.
Kajtuś pomyślał, że ta żaglówka nie chce wyschnąć specjalnie. Dziadku, czy już jest sucha? Chyba nie. Może być inaczej. Tak! Nie przejmuj się. Zrobimy w domu własny staw, dobrze? Nadszedł dzień urodzin Leosia. Dzieci były bardzo uradowane, bo zaraz miały zobaczyć pokaz magicznych sztuczek czarodzieja. Jestem wielkim czarodziejem! Patrzcie wszyscy uważnie, za chwilę z kapelusza wyjmę żywego królika, ale najpierw wypowiem magiczne zaklęcie. Abrakadabra! Alakazu! Ura! Królik! Kajtuś był zdumiony. Chciał sprawdzić, czy królik jest prawdziwy. Mogę pogłaskać? Oczywiście, że tak. Ja też tak chcę. Mogę? A teraz pokażę wam następną sztuczkę i królik zniknie. Użyję do tego mojej magicznej peleryny. Odliczamy do trzech. Raz! Dwa! Trzy! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Jeszcze przed chwilą królik tu był, a teraz go nie było. Adam! Ojej! Słuchaj, Leosiu, wiem, że dziś masz urodziny, więc zostaniesz moim pomocnikiem. O rany! Teraz sprawdź, czy wszystkie chusty są osobno. Kajtuś nie mógł się doczekać, żeby zobaczyć, co czarodziej zrobi z kolorowymi chustami. Uwielbiał oglądać magiczne sztuczki. Dobrze, teraz patrzcie uważnie. Hokus pokus, czary mary, chusty, chusty, połączcie się! Jak to się robi? Czarodziej nigdy nie zdradza, jak robi swoje czary. Ale tej sztuczki możesz się nauczyć. Teraz uważnie obserwuj. W której ręce mam pieniążek? Przez cały czas był w twoim uchu. Byłeś bardzo dzielny, więc w nagrodę dostaniesz ten magiczny pieniążek. Dzięki! Cześć, Klementyna! Cześć! Ja też zostanę czarodziejem jak ten pan. W której ręce? W tej ręce. Nie jesteś czarodziejem. Kajtuś był zawiedziony. Naprawdę chciał zostać czarodziejem, a ten pan powiedział, że to jest magiczny pieniążek. Kajtuś nie rozumiał, dlaczego sztuczka się nie udała. Cześć, chłopaki. Wszystkiego najlepszego, Leosiu. Kajtusiu, gotowy do wyjścia? Cześć, Kajtuś. Pa! Nie, różo, to moje. Kajtusiu, pozwól siostrze się pobawić. Kajtuś był w złym humorze, bo jego magiczny pieniążek nie działał. A Leoś powiedział mu, że nie jest czarodziejem. Dobrze się bawiłeś na przyjęciu? Podobno odwiedził was czarodziej, to musiało się wam spodobać. Czarodziej dał mi magiczny pieniążek. Ja też chcę być czarodziejem. O, żeby robić magiczne sztuczki, trzeba dużo ćwiczyć. Pokaż mi swój magiczny pieniążek. On wcale nie działa. Tata na pewno wie, jak on działa. Idź do taty i poproś go o pomoc. Tato! Tutaj, Kajtusiu. Tato, mój magiczny pieniążek nie działa, a ja chcę być czarodziejem. Naprawdę? Zobaczmy. Powiedziałeś magiczne zaklęcie? No, właśnie dlatego nie działa. Każdy czarodziej musi mieć magiczne zaklęcie. Wymyślisz coś? Alakazu? Świetne. Wypróbuj magiczną sztuczkę na mnie. Jest w tej ręce. Alakazu! Tada! Kajtuś poczuł się jak prawdziwy czarodziej. Chciał zrobić więcej sztuczek. Teraz jesteś Kajtusiem czarodziejem.
A może włożysz coś takiego? Wszyscy czarodzieje noszą magiczne peleryny. Do następnej sztuczki potrzebuję pomocnika. Gabcio! Różo, patrz! Dzięki magicznej pelerynie Gabcio zaraz zniknie. Liczę do trzech. Raz, dwa... Gabcio! Gabcio! Trzy! Ta-dam! Zniknął! Jestem Kajtuś Czarodziej. Przez moje czary Gabcio zniknął. Co mam zrobić, żeby wrócił? No, a co robią czarodzieje, jak chcą, żeby coś się znów pojawiło? Już wiem! Alakazu! Gabcio! Kajtuś wypowiedział magiczne zaklęcie i Gabcio znów się pojawił. Kajtuś lubił być czarodziejem i chciał zrobić więcej sztuczek. Wiesz co, Różyczko? Zaraz pokażę ci jeszcze jedną sztuczkę. Patrz! To magiczny pieniążek. Dostałem go od czarodzieja. W której ręce mam pieniążek? Teraz patrz. Ta-dam! Pieniążek był w twoim uchu. Co słychać u mojego czarodzieja? Chcecie zobaczyć magiczną sztuczkę? To będzie dobra zabawa. Dobrze, zaczekajcie. Kajtusiowi bardzo się spodobało pokazywanie magicznych sztuczek rodzinie. Rozpierała go duma. Sam wymyślił kilka własnych. Patrzcie, jak wyciągam królika z kapelusza. Wow, Kajtusiu, jak zrobiłeś tę sztuczkę? Jestem Kajtuś Czarodziej!